nasz program, gość dnia. Dzisiaj z nami w naszym mobilnym studiu Jan Klawiter, prezes Fundacji Słowa i Lokalne Polity. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Dzisiaj cofniemy się odrobinę w czasie, odbiegając od sytuacji, która ma miejsce nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A konkretniej cofniemy się do 966 roku, daty chyba wszystkim znanej oczywiście, chrzest Polski, ale kiedy dokładnie to wydarzenie miało miejsce, o tym myślę, że opowie nam nasz specjalista. Mówi się o dniu 14 kwietnia, ale czy tak jest naprawdę, jak to dokładnie wygląda? Na podstawie różnych badań były oczywiście różne hipotezy. Wiadomo, że w tym czasie chrzty odbywały się w Wielką Sobotę lub ewentualnie w zesłanie Ducha Świętego. Raczej większość była Wielką Sobotę. W związku z tym data 14 kwietnia jest bardzo, bardzo prawdopodobna. Natomiast jeszcze nie do końca wiadomo, czy to był rzeczywiście 966 rok, czy może było to rok wcześniej, później, dlatego że tutaj no, nasze wiadomości nie są takie, nasza wiedza w tym temacie nie jest uściślona. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie, ale na podstawie tych kronik i tak dalej, źródeł, to na razie najbardziej prawdopodobna data została wybrana 966. Dzień i miesiąc oczywiście się zgadza, więc powiedzmy, jak wcześniej wyglądało świętowanie tej pamiętnej daty? Można tak powiedzieć, że wcześniej to była rocznica, powiedzmy, tysięczna, milenium i potem 1050 lat chrztu Polski. 1050 to, jak byłem jeszcze tutaj posłem, odbyło się Zgromadzenie Narodowe właśnie 14 kwietnia w Poznaniu i było uroczyste oczywiście uroczystości przemówienie prezydenta, spotkania, był koncert specjalny tutaj przygotowany, wydawnictwa były określone na temat Chrztu Polski i to było takie celebracja, a jeśli chodzi o zgromadzenie. Oczywiście były ogólnopolskie uroczystości, które miały miejsce i w Gnieźnie, i w Poznaniu, i też w wielu innych miastach Polski. I to, powiedzmy sobie, się celebrowało, bo to była 1050. rocznica. Natomiast Święto Chrztu Polski jest takim, ja bym powiedział, fundamentalnym świętem. To jest data naszych urodzin jako państwa i w związku z tym jest niezwykle ważna. Ona była w cieniu, bo jeżeli raz na 50 lat się o czymś mówi, to znaczy, że się nie mówi wcale prawie, bo powiedzmy sobie, że raz w życiu ktoś usłyszy o święcie Chrztu Polski. Jeżeli to jest nasz początek, to powinniśmy wzbudzić refleksję na ten temat, kiedy, jak to się zaczęło, kiedy i oddać pewien też i hołd tym, którzy wcześniej tą Polskę budowali na korzeniach chrześcijańskich. Czyli Panie Janie, można powiedzieć, że wcześniej nie do końca odpowiednio świętowaliśmy to wydarzenie? Znaczy nie tyle, że nie odpowiednio, tylko za rzadko. Jeżeli coś odbywa się w 1966 roku, a potem, i to jeszcze oczywiście z problemami, bo papież nie mógł przylecieć do Polski i były mocne ograniczenia ze strony komunistycznego rządu. Tutaj oni walczyli z tymi celebracjami. Potem się to odbyło 50 lat później. To jest bardzo, były uroczyste te święta i tak dalej, ale za rzadko, za mało, bo to po prostu to sobie trzeba co jakiś czas przypominać. Tak jak chętnie by się jakoś, powiedzmy sobie, co roku powiedzmy, świętowało swoje urodziny, tak samo tutaj urodziny państwa też powinny być regularnie powtarzane. Święto Niepodległości, oczywiście setna rocznica i bardzo dobrze, natomiast powtarza się to co roku, przypominanie o tym. No i chyba stąd pomysł, żeby ta pamiętna data Chrzest Polski stała się świętem państwowym. No i udało się, jak się okazuje, nie od tego roku, a już od zeszłego, ale też ta historia ustanowienia daty Chrztu Polski jako święta państwowego jest dosyć zawiła. No to prawda. Myślałem, że to pójdzie dużo łatwiej jako
członek Prawicy Rzeczypospolitej, złożyłem taką propozycję w parlamencie, projekt ustawy, natomiast no, nie spotkało się to od razu z jakimś takim żywym odzewem i minęły dopiero 2 lata, musiałem minąć, zanim ten projekt się przebił przez komisję i potem dalej. No, były jeszcze różne wątpliwości, bo na przykład Platforma zgłaszała wątpliwości, czy to nie powinien być 15 kwiecień, bo tam jakaś tam była inna uroczystość, mało chwalebna 15 kwietnia, żeby to kto inny nie podał, jako nie świętował z tej okazji, że tu po prostu równolegle te święta powiedzmy sobie przywłaszczył. Natomiast uważam, że każdy dzień w kalendarzu ma swoje jakieś i dobre rocznice, i złe rocznice. I nie można się przejmować, że ja się urodziłem wtedy czy wtedy, że w tym czasie się urodził czy Adolf Hitler, czy Mussolini, czy kto inny. To jest dzień mojego święta i tym się zajmuję. W związku z tym, ale po już 2 latach, po tej przepychance pewnej, udało się już ten temat zaaprobować. Myślę, że tutaj to święto się przyjmie, bo to jest święto bardzo ważne. W zeszłym roku przyjęło się tymi kilkuletnimi staraniami na kilka dni przed tą datą 14 kwietnia, więc też ciężko było na organizację większych uroczystości. Oczywiście, no bo to ja nawet nie wiedziałem, kiedy to ogłoszenie nastąpi, bo przyjęcie przez Sejm miało miejsce zdaje koło 19 stycznia, potem jeszcze Senat procedował ten temat, a chciałem, żeby to było przed. I w zasadzie po tygodniu, od tego, jak Senat zaakceptował, to nastąpiło ogłoszenie. Mogłoby nawet być tak, że to ogłoszenie byłoby po święcie chrztu. W tym czasie zdążyliśmy tylko, że tak powiem, no, zorganizować uroczystą mszę w katedrze poznańskiej z udziałem arcybiskupa Gądeckiego. Ale to w zasadzie wszystko. Media jakoś tak no, nie zdążyły zaskoczyć. Jakoś tam bardzo, bardzo lakoniczne informacje w mediach na ten temat były. W tym roku pandemia koronawirusa z pewnością też plany pokrzyżuje, jeżeli chodzi o to święto. Jak przygotować się w takim razie i na przyszły rok, czego możemy się spodziewać, czego też możemy spodziewać się tutaj u nas lokalnie, ale też to, że siedzimy w domach, nie zwalnia nas tego, żeby święta państwowego nie obchodzić, więc jak możemy to zrobić, będąc w domu? No więc właśnie, i tu jest mój główny apel dzisiejszy, wywieźmy flagi, święto państwowe. I to jest taki akcent, wywieszając flagi, pokazujemy, że identyfikujemy się z naszą historią i jesteśmy patriotami. I to jest na dzisiaj najważniejsza rzecz, którą mielibyśmy zrobić. Myśmy jako fundacja też przygotowali informacje do szkół. Gdyby szkoły pracowały normalnie, wszystkie szkoły w Polsce otrzymały taką zachętę i scenariusze odpowiednich uroczystych akademii. Niektóre szkoły, które miałyby możliwość, przeprowadziłyby takie uroczyste akademie, żeby uczniom pokazać to święto, bo uczniowie na pewno mało na ten temat wiedzą. I to był taki główny nas przygotowany element obchodzenia tego święta chrztu, no ale niestety on nie wypalił, bo szkoły prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas nie będą czynne. Tym niemniej liczę na to, że w przyszłym roku, bo to święto będzie już poza dniem wolnym, że będzie właśnie miało aspekt nie tylko prywatny wiewrzania flag, ale też i aspekt w szkołach apeli, że będą jakieś uroczystości w gminach i tylko nasza wyobraźnia może nam podpowiedzieć, co tutaj jeszcze można by zrobić. Wydaje mi się, że to jest duże pole do popisu i starajmy się coś w jakiś sposób to święto uczcić, chociaż od czasu do czasu będą też kolizje, bo jak święto było Wielką Sobotę, to też może być z świętami Wielkiej Nocy, kolizja będzie. Co jakieś tam, co 4 czy 5 lat kolizja ze świętami Wielkiej Nocy, no bo wiadomo, że trudno, żeby w czasie Triduum Paschalnego w zasadzie już to święto było też jakoś mocno uwypuklone, bo ludzie są zajęci przygotowaniem do świąt Wielkiej Nocy.
ale na ogół będzie to święto w dzień normalny, roboczy. Specjalnie nie staraliśmy się o to, aby to był dzień wolny od pracy, bo prawdopodobnie ludzie zrobiliby sobie majówkę, wyjechali na piknik i na tym by się skończyło świętowanie. A tutaj to będzie dzień pracy, w szkołach apele, w różnych urzędach też podkreślenie, czy przez flagę, czy jakieś uroczystości. I tak wyobrażam sobie, że w tym kierunku pójdzie to działanie. Jest na stronie www.świętochrztu.pl. Jest tam też, są materiały na temat święta chrztu, na temat w ogóle, na temat chrztu i można z nich też czerpać informacje, różne źródła, książki, nie książki, wystawy są pokazane i będziemy różne rzeczy robili, no ale tym razem to jest dopiero, że tak powiem, początkowa faza tych celebracji święta chrztu. Miejmy nadzieję zatem, Panie Janie, że w przyszłym roku będą to piękne, uroczyste obchody, takie jak zaplanowaliśmy, że w tym roku, już za kilka dni, 14 kwietnia, zobaczymy wywieszone flagi w naszych domach i że święto po prostu się przyjmie. Czego życzę? Bóg zapłać, na to liczę. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Pan Jan Klawiter, prezes Fundacji Słowa i nasz lokalny polityk. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.